Pięć języków miłości to książka, która została międzynarodowym bestsellerem, napisana przez Gary'ego Chapmana, takiego chrześcijańskiego terapeuty par, którą sobie ostatnio przesłuchałem w audiobooku. Jestem totalnie przerażony tym, że ta książka ma tak dużą popularność i w sumie ma całkiem dobre oceny, mimo tego, że jest przepełniona mitami i właściwie pokazuje takie jedno narzędzie, które jest stosowane do absolutnie każdego problemu w związku, co z góry wskazuje to narzędzie na bardzo niską skuteczność i przez to ta wiedza może być bardzo szkodliwa i właśnie dlatego postanowiłem nagrać ten materiał. Zapraszam. Główna książkowa koncepcja pięciu języków miłości zakłada, że każdy człowiek ma jeden główny język miłości, którym pokazuje swoje uczucia partnerowi. Może to być pokazywanie uczuć przez wspólne spędzanie czasu, dawanie prezentów, świadczenie usług, słowne zapewnienia o miłości oraz wszelką bliskość fizyczną. Autor wychodzi z założenia, że receptą na poprawę praktycznie każdego związku jest znalezienie języka miłości, jakim posługuje się nasz partner i uparte okazywanie mu miłości właśnie w jego języku. Radzi, że warto to robić, nawet jeśli miesiącami nie widać żadnych efektów. Czytając tą książkę i słuchając historii, które przytacza autor, jasno widzę błędy logiczne, które ta książka zawiera. Po pierwsze, fakt posiadania jednego dominującego języka miłości jest ewidentnym mitem, tak samo jak popularnym mitem jest bycie wzrokowcem, słuchowcem czy kinestetykiem. Taki podział ludzi może łatwo do nas przemawiać, ale nie tylko nie ma żadnego potwierdzenia w badaniach, ale też w rzeczywistości. Każdy z nas odczytuje uczucia partnera w każdym z tych pięciu języków. Ewentualne sukcesy osiągane dzięki tej metodzie mogą polegać przede wszystkim na tym, że nagle co najmniej jedna ze stron może się zorientować, że wcześniej w ogóle zaniedbała swojego partnera i nie okazywała mu za bardzo uczuć, więc teraz zaczyna to robić. Zatem w takich parach, w którym było trochę wrogości i ogólnie wygasło z obu stron, przyjęcie takiej pozytywnej inicjatywy może faktycznie przynieść pozytywne skutki, ale i tak jestem przekonany, że rezultaty byłyby lepsze, gdyby to okazywanie zainteresowania rozłożyć na wszystkie sposoby równomiernie, a nie tylko na ten jeden główny. Jednak w zdecydowanej większości przypadków kryzysów w związku mocniejsze okazywanie uczuć nie tylko nie pomoże, ale wręcz może poważnie zaszkodzić, bo nakłada dodatkową presję na partnera, który i tak już jest mocno wycofany i ma dość ciągłych telefonów, prób przytulania czy wyznań miłości, kiedy sam już ewidentnie nie czuje tego co wcześniej. Co będzie skutkowało dalszym łamaniem równowagi uczuć i ostatecznie śmiercią wszelkiej atrakcyjności. Podobnie, kiedy głównym problemem w związku jest duża wrogość i niskie umiejętności rozwiązywania sporów, samo okazywanie miłości może być niewystarczające. Rozwiązywanie problemów w związkach jest bardzo złożone i może wynikać z wielu nakładających się na siebie czynników, które wcześniej trzeba solidnie zdiagnozować, a dopiero później zaproponować rozwiązanie. Leczenie wszystkiego jednym narzędziem brzmi trochę tak, jakby lekarz próbował wszystkich pacjentów leczyć antybiotykami. Niektórym z zakażeniami bakteryjnymi faktycznie może pomóc, ale większość w najlepszym wypadku nie odniesie żadnego rezultatu, nie wspominając nawet o osobach, którym to zdecydowanie zaszkodzi. A jeśli ty jesteś w związku i chcesz sprawdzić, jakie twoja relacja ma szansę na przetrwanie, to zapraszam na stronę jakzdobywać.pl, gdzie znajdziesz zupełnie bezpłatny test, który pozwoli ci to sprawdzić. A jeśli w przyszłości chcesz dostawać powiadomienia o moich nowych filmach, to zapraszam do subskrybowania tego kanału, a najlepiej jeszcze kliknięcie tego małego dzwoneczka obok guzika subskrypcji. A na teraz to wszystko. Do zobaczenia. Robert Marchel.